Wingardium Leviosa. Cześć, jestem Wars of Spiders. Cześć. Dziś nagramy dla Was taki mały filmik specjalny z budowy szafki naszego projektu. Tak, chcemy Wam pokazać właśnie, jak my będziemy taką szafkę robić, bo sami jak szukaliśmy inspiracji, to no tak średnio z takimi filmikami na YouTubie. Więc zobaczycie sobie u nas, jak my to zaprojektowaliśmy. Mamy taką szafkę pobiurową. Zakupioną od pana, który likwidował swoje biuro, która ma 2 metry wysokości. 180 wysokości, 40 głębokości i chyba 80 szerokości. Tak. Wszystko już sobie rozrysowaliśmy, jak zamontujemy oświetlenie, jak będą półki. Wymieniliśmy podpory pod podpółki. No takie silniejsze, takie stabilniejsze, żeby nam nic nie... No bo stare były takie badziewne trochę niestety. Ale na szczęście mieliśmy parę jeszcze w zapasie. Dodatkowo zakupiliśmy ekran zagrzejnikowy, który zamontujemy na tej tekturo... Na tyle szafki. Na tyle szafki będzie właśnie ten ekran. Na ekranie będzie poprowadzony kabel grzewczy, który będzie nam to wszystko ogrzewał. To wszystko sobie od tyłu zabezpieczymy, żeby nam to ciepło nigdzie nie uciekało, żeby na każdej półce było tak samo równomiernie ciepło. Dokładnie. Dodatkowo zamontujemy listwy LED. Listwy aluminiowe, które przykryjemy takimi taśmami rozpraszającymi światło. I zakupiliśmy dodatkowo do tego listwy RGB, które są sterowane pilocikiem, właśnie który właśnie ma Weronika. On ma tutaj bardzo dużo świateł do wyboru. Wam tak naprawdę jest potrzebne albo białe światło. Czy nam? No nam, wam, jak będziecie robić taką szafkę, może się od nas zainspirujecie. Więc białe światło jest, czerwone jest także, czerwone do zdjęć, żeby się ptaszniki nie bały, bo one tego światła nie widzą. Będzie mogło być jakieś takie fajniejsze karmienie na przykład, będzie to jakoś może lepiej widoczne. Coś może lepszego właśnie dla Was nagrane, jak może te kolory będzie fajniej widać dodatkowo. Zwłaszcza te ptaszniki, które wychodzą tylko w nocy, których nawet my tak naprawdę nie widzimy, tylko... Na przykład jak stromatopelma nasza w ogóle w dzień nie wychodzi. Tylko wieczorem, jak weźmie światło. No i macie tutaj jeszcze takie funkcje do rozpraszania światła. Ono może być takie intensywniejsze, mniej intensywne, bardziej. Tak samo przyciemnienie światła, rozjaśnienie światła, więc powinno to nam całą sprawę oświetleniową załatwić. A te LEDy też mało czerpią, bardzo długo mają żywotność, więc to jest taka dobra inwestycja, jak już sobie coś takiego zamontujecie. I dodatkowo mamy jeszcze zakupiony kabelek, który zamontujemy między LEDami a sterownikiem i zasilaczem. I do tego kabelka zakupiłem takie spinki z AliExpress za dosłownie 3 czy 4 zł. Tam jest ich 50 sztuk, które nieco poprowadzimy cały kabel, żeby nie zahaczał o terraria, tak samo, żeby na tyle szafki wszystko jakoś fajnie było poprowadzone. No już tutaj mamy wszystko przygotowane, łącznie z narzędziami. Te narzędzia sobie możecie obejrzeć, co my akurat tutaj potrzebujemy. Oni dalej się dalej wyświetlą. A tymczasem my bierzemy się do roboty, żeby jakoś nie przedłużać. Weroniko, proszę o muzykę. I a wy będziecie mieli każdy etap mniej więcej przedstawiony, co i jak. To do dzieła. Jak widzicie, zaczynamy budowę naszej szafki. Najpierw sobie przytniemy ekran zagrzejnikowy. Kolejnym krokiem będzie przyklejenie tego ekranu do naszej szafki. My do tego celu zakupiliśmy klej uniwersalny w tubce i teraz sobie po prostu przyklejamy. Ekran zagrzejnikowy jest już przyklejony do tylnej części szafki, a my w tym czasie, jak on sobie schnie, będziemy docinać nasze listwy na LEDy.
Jak widzicie, już mam tutaj wszystko polutowane. Tutaj jest nasz zaszyndacz do LEDów. Tak samo sterownik. Wcześniej już przed całym nagrywaniem polutowałem sobie też drugą część kostki do końca kabla. W takim razie możemy teraz sprawdzić. Tutaj podłączę zasilanie pod listwę. I jak widzicie, można już ocenić, że listwa jest sprawna. Tutaj mam wszystko polutowane. Teraz możemy izolację zerwać, bo jest nam już tutaj niepotrzebne powstrzymywania. A tu musimy przymierzyć tyle listwy, ile będzie nam potrzebnej. Czyli przycinamy w tym punkcie. O. Nie, różyczki. Widać? Mhm. Tutaj jakieś takie kreseczki, ale miedzianych punkcikach. Rozcięte. Czyli to będzie koniec naszej listwy, która wejdzie w profil. A tu będzie początek. My to potem sobie dokleimy poza filmem, bo żeby sprawdzić, czy wszystko będzie świeciło po podłączeniu do sterownika. A tu macie już przykładową, zrobioną w całości listwę przez nas. Ładnie. Bo to już jest nałożone na ślepka, więc. Na ślepki są założone. Więc widać mniej. Końcówki, żeby ładnie to wyglądało. Tak samo taśma termokurczliwa jest na tym. Na kabelkach założono, żeby nie było widać. Tak, tu jest taśma. No to mieliśmy już inne kabelki, teraz podłączyliśmy też. Dobra, to my kończymy sobie dalej. Jeszcze jedna listwa nam została do zlutowania. A tu muszę jeszcze. Dalszą część zobaczycie za chwilę. Jak widzicie, wszystkie nasze cztery listwy LEDowe są już gotowe. Możemy je teraz zamontować na półkach. I w tym celu sobie wyrysowaliśmy na półce, gdzie dokładnie ma być ta listwa umocowana. A teraz za pomocą takich klipsów jakby będziemy je po prostu wkręcać. Już tutaj Łukasz je wkręcił do półeczki i będziemy po prostu w to wklikiwać listwy LEDowe. Pokażemy Wam pierwszą, a dalej zrobimy już sobie sami szybko. Bardzo prosty montaż, wystarczy ją tak wczepić. Trzyma się? Podniesiesz? No, to jak widzicie, to tyle w montażu. Lecimy dalej. Jak widzicie, za nami jest już skończona szafka, wszystko zostało zmontowane, już przenieśliśmy część naszych ptaszników. Jak zapalimy później światła, to zobaczycie, jak to wygląda w takim efekcie, takim właśnie nocnym. No a teraz Wam zaprezentujemy, jak to się u nas przedstawia. Na pierwszej półce jest taka typowo nadrzewna, na wysokie teraria. Tak samo będzie druga, tylko to musimy jeszcze dokupić sobie. Musimy też poprzestawiać, bo część mamy tak naprawdę na naszej tej starej szafce, ponieważ jeszcze ostatnia jest taka stricte robocza, że mamy tam
Trzeba dotrzeć jedną półkę, ale już oświetlenie jest zmontowane, tylko po prostu musimy znaleźć odpowiedni blat pod to. No, też miejsce na takie zraszacze, na takie rzeczy robocze po prostu do zajmowania się ptasznikami. Dodatkowo tutaj pod terenie nadrzędnej mamy taką półkę na 180 kliszówek. Na nasze takie przedszkole. Ono się tutaj tak fajnie, bezpiecznie chowa. Jeszcze mamy akurat dwie takie płytki i możemy wtedy sobie wsunąć do kabla grzewczego i wszystkie mają ciepło. One nie potrzebują światła, więc tam akurat lodów nie montowaliśmy. Dodatkowo jest tutaj niższa półka na teraria dla ptaszników naziemnych. Tutaj się mieszczą 3 razy 20-20 na 20 plus dodatkowo 15-15 na 20. Nie? 15-20 na 20. 15 szerokości. Ewentualnie możemy jakieś jedno szersze dać. No tak jak i tutaj. Tutaj też mamy 4 takie same, a że jeszcze nam zostawało miejsce, to musieliśmy troszkę większe terenium sobie domówić, żeby nie było żadnej luki, żeby to tak fajnie wyglądało, tak, taka po prostu cała szklana ściana, taka spójna. I dodatkowo właśnie na dole będzie półka, tak samo typowo na drzewna pod tych 5 terariów. A niżej mamy zamiar zrobić takie wysuwane półki na tą wysokość, pod kliszówki jeszcze, które mamy właśnie w drugiej szafce, które będą na prowadnicy, takie jak pod klawiaturę w przybiórku. Takie po prostu wysuwane. Żeby było wygodniej przy nich też pracować. I w sumie z tej szafki to byłoby na tyle. Pokazalibyśmy Wam jeszcze taki cały kadr końcowy, znaczy cały kadr taki, żeby objęło całą szafkę, no ale troszkę nam się nie mieści w pokoju, bo jest na tyle duża, że nie możemy tak za bardzo odsunąć. Jeszcze kilka takich informacji od strony technicznej. Koszt naszej szafki, jeśli byście chcieli poznać, to najlepiej napiszcie do nas na priv. My nie zrobiliśmy jej po takiej najniższej linii kosztowej. Ponieważ jest to szafka, która stoi u nas w pokoju i nie chcieliśmy, żeby to było tak po prostu zrobione na odwal, tylko żeby to żeby było tak na stałe, żeby to tak fajnie wyglądało. No, żebyśmy później czegoś po prostu nie żałowali, że mogliśmy to zrobić lepiej. Ale jeśli ktoś by chciał oczywiście obniżyć koszt takiego wykonania takiej szafki, to możecie sobie odpuścić montowanie profili aluminiowych profili na te listwy LED i po prostu same paski LEDowe przymocować, bo one są na klej. Tak. Tylko że potem jak Wam się za jakiś czas te LEDy wyczerpią, to po prostu musicie... Przepalą się. Musicie po prostu odkleić całe paski, a tak to sobie wysuwacie bezpośrednio z profilu i wprowadza się nową taśmę LEDową. Dokładnie. No. To teraz może przejdziemy do gaszenia światła. I zobaczycie, jak my to widzimy z łóżka w nocy. I w ogóle wieczorem. Pa. Na razie.